Ja jestem pod wrażeniem zaangażowania klubowiczów w sprawy narodowe, w sprawy dotyczące nas wszystkich. Myślę, że to jest taka szkoła obywatelskich obowiązków i szkoła tego, jak należy troszczyć się o dobro wspólne. Kluby Gazety Polskiej są orędownikiem zmian w Polsce. Po tym okresie PRL-u nareszcie odzyskaliśmy wolność, ale teraz jakby więcej tej wolności po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedliwości, po wyborze prezydenta Andrzeja Dudy. Kluby Gazety Polskiej mają wielki udział w tym. Kluby Gazety Polskiej to jest niesamowite dzieło Tomasza Sakiewicza, Ryszarda Kapuścińskiego. Polityka do dotykania, proszę pani. To już nie jest za jakąś firaną, to nie są już politycy oddaleni, tak? Tylko po prostu można porozmawiać, można wiele wyciągnąć z tego, tak? No i oczywiście najważniejsza jest Polska i patriotyzm, tak? Na całym Zachodzie o nas mówią, że jesteśmy faszyści, naziści, bo nie akceptujemy pewnych po prostu narzucanych reguł. A mi się wydaje właśnie, że w piękny sposób możemy tutaj pokazać, jak pokojowa jest w sumie ta prawica, a jak agresywna się zachowuje lewica. Przede wszystkim umocnienie w patriotyzmie, w kulturze polskiej, w tym, żeby człowiek, który czuje się Polakiem z serca, ale też z odpowiedzialności, poczuł się nim jeszcze bardziej. Tutaj jesteśmy grupą, która o Polskę dba, walczy, ale także chce, żeby w Polsce ludziom się wiodło dobrze. W najbliższym czasie, 28 października, będziemy mieli wielką imprezę w Hamburgu, święto odzyskania niepodległości, stulecie. Wszystkich zapraszamy serdecznie. Będzie to bardzo duża impreza całodniowa, gdzie będą występowały, na przykład chór będzie występował z Polski, będą dzieci ze szkoły sobotniej hamburskiej i będzie parę innych osób typu historyk i też tutaj Bartek Kurkowski będzie śpiewał. Ta siła tkwi w wierze w to, co się robi, w spontaniczności, bo ludzie sami organizują tą pracę. W sile grupy, tak? Bo spotkają się z ludźmi, którzy podobnie myślą, mają tą samą energię, tą samą chęć, ale też polskiej kreatywności. Myśmy dotarli do ludzi, którzy są bardzo kreatywni, w różnym wieku. Od bardzo młodych do już takich, no, którzy są dziadkami, babciami, ale którzy są bardzo kreatywni, przez całe życie coś tworzyli. Organizowali Solidarność, Niezależne Zrzeszenie Studentów, KPN, Solidarność Walczącą. To są wszystko ludzie z tej strony, którzy musieli podejmować ryzyko w czasie komuny. Potem w czasie III RP często samotnie działali, bo nie miał kto do nich przyjść, aż wreszcie przyszły kluby Gazety Polskiej, przyszła Gazeta Polska. I odnaleźli się w grupie ludzi, którzy myślą podobnie, ale którzy razem czują siłę.